Święty Piotr w swoim liście pisał o tym, że Chrystus cierpiał za was i wzór wam zostawił, abyście szli Jego śladami. Pisał do innych, ale myślał z pewnością też o sobie, że on jest powołany do tego, żeby iść śladami Jezusa Chrystusa. I dzisiaj w Ewangelii to słyszymy, że Chrystus mówi mu: pójdź za mną. Pyta go też wcześniej o miłość, na ile kochasz. Czy kochasz mnie więcej, aniżeli ci inni? Pytanie, na które odpowiada tylko, że kocham. Do tej pory był przekonany, że kocha więcej od innych, że inni nie kochają jak on, bo inni się mogą potknąć, inni mogą zdradzić, mogą zawieść, ale on nie. On potrafi więcej. W tym momencie, po zmartwychwstaniu, wie, że nie potrafił, że jego miłość była wręcz mniejsza od innych, że zawiódł się na samym sobie, że zawiódł oczekiwania Chrystusa, zdradził. Droga, którą przeszedł święty Piotr, idąc za Chrystusem, krocząc Jego śladami, teraz będzie szedł śladami Jezusa Chrystusa, też zmartwychwstałego. I za Nim pójdą inni. On pójdzie za Chrystusem, za Nim pójdą inni. Pójdzie choćby święty Paweł, że też będzie tym, który usłyszy to samo słowo, czy doświadczy tego samego, co doświadczył święty Piotr, że będzie ktoś, kto go zwiąże, pójdzie tam, gdzie nie chce. Święty Paweł, który będzie w kajdanach, który będzie w więzieniach, który będzie prowadzony na zabicie, jak święty Piotr, może razem. Przynajmniej tak tradycja ich połączyła, że byli razem w więzieniu ostatnią noc przed śmiercią, wspólnie spędzili na modlitwie, na oczekiwaniu na spotkanie z Panem, że rozeszli się. Jeden, żeby umrzeć na krzyżu, drugi, żeby na Wzgórzu Watykańskim, drugi, żeby zostać ściętym poza miastem. Święty Paweł, który dał się związać przez tego innego. Święty Paweł, który podobnie jak Piotr będzie wyznawał swoją miłość Jezusowi. Kiedy zostanie ścięty, według tradycji, tak jak głowa trzykrotnie odbije się od ziemi i za każdym razem będzie wypowiadać te słowo: Jezus Chrystus, Jezus Chrystus, Jezus Chrystus. Trzy razy wypłynie źródło z tego miejsca, gdzie uderzy głowa o ziemię. Dlaczego to wszystko? Co to ma wspólnego z nami? Bo tak jak Chrystus wzywał do pójścia za sobą świętego Piotra i Piotr poszedł, zanim poszedł Paweł, zanim poszedł cały Kościół. Cały Kościół jest tym, który żyje tym słowem świętego Piotra. Chrystus cierpiał za was, zostawił wam wzór, abyście poszli za nim jego śladami, śladami cierpienia, śladami męki. Poszedł Paweł i teraz mogę pójść i ja. W jaki sposób? Nie wiadomo, czy ktoś z nas zostanie zabity za Chrystusa. Czy będzie miał ten, nie wiem, czy oczekiwany przez nas przywilej śmierci męczeńskiej, ale na pewno jest ta perspektywa, którą przeżył święty Paweł, dotknięty mieczem, kiedy ta jego głowa została zraniona, że nawet po śmierci język mówił to, co mówił przez całe życie: Jezus Chrystus, Jezus jest Panem, Jezus Chrystus. I to jest ta droga, którą my mamy w cierpieniu, w uderzeniu, może w tym dotknięciu nas przez jakiś miecz, choćby przez miecz złego słowa, który nas dotyka. Czy chcę mieć? Bo na pewno nie ma, bo mogę tylko powiedzieć jak święty Piotr, że nie jestem w stanie tak kochać,
że dotknięty, że od razu z moich ust płynie słowo błogosławieństwa, modlitwy za tego wroga, ale czy chcę, czy w tej skrutacji dzisiejszej ze Słowem Bożym, z tym pytaniem Chrystusa o miłość, czy chcę powiedzieć, nie kocham Cię więcej, nie kocham Cię więcej, aniżeli inni, że mogę tylko powiedzieć, że życiem poświadczyłem to, że Cię w ogóle nie kocham, że się Ciebie zaparłem, że grzech był czymś, czegoś, czym się nie oparłem, że bardziej ukochałem grzech, aniżeli Ciebie, wybierając perfidnie, bezczelnie, jakże często grzech, odrzucając siebie. To jest moje życie, moja wina, moja bardzo wielka wina, ale dzisiaj, teraz, słuchając tego słowa, chciałbym Cię prosić o tą łaskę, żebyś dał mi tego ducha świętego Piotra, dał mi ducha świętego Pawła, żebym dotknięty męczeństwem, dotknięty tym gwoździem, który jest wbijany w moje ciało, czy też tym słowem miecza, który kiedy zostaje zraniony, żebym nie odpowiadał złorzeczeniem za złorzeczenie, złem na zło, ale żebym odpowiadał tym słowem: Jezus Chrystus, Jezus Chrystus, Jezus Chrystus, Jezus jest Panem. Tą postawę pragnę mieć, o tą postawę naśladowania, postawę pokory świętego Piotra. Chciałbym dzisiaj Ciebie, Panie, prosić.